W Brawl Stars pojawił się nowy tryb i ja nie mam pojęcia, o co chodzi. Już wam tłumaczę, dzisiaj wchodzę do gry, bo od niedawna loguję się praktycznie codziennie, patrzę i pojawił się jakiś tryb, który nazywa się Mega Świnia. Specjalnie nie sprawdziłem, o co chodzi, pomijając fakt, że nazwa tego trybu jest mega śmieszna moim zdaniem. Mega śmieszna, mega świnia, to też się śmiesznie złożyło. Także sprawdzimy sobie dzisiaj to tak, wiecie, na żywioł pójdziemy. Nie mam pojęcia, o co chodzi w tym trybie, więc tym bardziej myślę, że to może być ciekawe. Słuchajcie, dzięki wielkie za każdego lajka pod tym materiałem. Pod poprzednim odcinkiem z Brawl Stars zostawiliście ponad 700 łapek w górę, także bardzo wam dziękuję za taką aktywność. Spróbujmy tutaj dobić 1000. Myślę, że byłoby mega, mega super. Okej, słuchajcie, jesteśmy w gierce na moim telefonie klasycznie. Aktualnie mam wybranego Bobo, nim grałem ostatnio. I słuchajcie, w sklepie pojawił się nowy mega fajny skinek do Spike'a, tak jak możecie sobie zobaczyć, nowe przebranie, kreskówkowy Spike. No i słuchajcie, jak będzie fajna aktywność pod tym materiałem, to ja sobie to przebranie kupię i będziemy je testowali na odcinku. Tak naprawdę niewiele mi brakuje, bo już mam 149 gemów, więc z tego co się tam wstępnie orientowałem, musiałbym tylko doładować za 60 zł. Tylko albo aż, to zależy jak na to popatrzeć, ale tak czy owak, no nie musiałbym doładowywać za nie wiadomo ile kasy, żeby ten skin odblokować, także pomyślałem sobie, że jest to fajna sprawa. No i zobaczcie, tutaj mamy ten tryb i z tego co widzę, kliknijmy sobie na informację, czym jest Mega Świnia. Okej, nie wiem czy was to nie zanudza, bo przecież wy pewnie wszyscy wiecie, ja tylko nie wiem jak znam życie. Weź udział w wydarzeniu Mega Świnia z klubem, aby wygrać duże nagrody. Każda wygrana członka klubu dodaje nagrody do Mega Świni. Okej, rozumiem, Mega dropy dodają dropy star, rozbij mega świnia na koniec wydarzenia. Okej. I z tego co widzę, to wydarzenie kończy się za 2 dni. No i zapytacie, czy ja mam klan w takim razie. Otóż to w ogóle pytanie się często powtarzało. Moi drodzy, ja mam klan już od dawna. Ja mam klan naprawdę od dawna. Swój klub, klan, zwał jak zwał. W różnych grach to się różnie nazywa, ale tu widzę, że to jest klub. I on jest aktualnie pełny. Jest otwarty, nazywa się Beczki Filipa i prawdopodobnie będę, no niedługo postaram się pousuwać ludzi, którzy byli nieaktywni ponad powiedzmy tydzień, coś takiego, myślę, że ponad tydzień, ale tak jak widzicie, póki co wszyscy grają względnie aktywnie, więc na ten moment to tak to wygląda. Klan jest otwarty, postaram się go zamknąć, bo wydaje mi się, że chyba lepiej by było, jakby jednak był zamknięty. No nie wiem, dajcie znać, co sądzicie. No i czy ja mogę zagrać to sam? Czy ja mogę to odpalić? Mogę to odpalić. Losowa mapa i modyfikacje. Okej, to jakim bohaterem ja chcę zagrać? Jakim bohaterem ja się czuję najlepiej? Chyba panem P. Chyba panem P. Jestem ciekaw tylko, czy wiecie, czy... Okej, aha, losuje się, knockout. 3-3, okej, dobra, trochę przypałowa akcja, bo ja nawet nie mam pojęcia, na czym knockout polega. Mój wybór, aha, wybierz zadymiarza, dobra. Mogę tu sprawdzić, tak? No szkoda tylko, że ja nawet nie wiem, na czym polega ten tryb. Ej, to trochę stresujące, bo ja mam wrażenie, że wiecie, że ja im stroluję grę. Wezmę Barleya. A co mi tam? Lubię grać Barleyem i mam go na względnie wysokim poziomie. Mam nadzieję, że nie stroluje gierki. Pokonaj zadymiarzy przeciwnika. Okej, zasady są proste. Trzeba pokonać po prostu przeciwników, więc to może nie będzie aż takie trudne. A co tu się wyprawia? Dlaczego to się wszystko zniszczyło? Okej, pyk, rzucamy. Mogą się trochę rozgrzać, nie? Pisaliście mi też, że troszeczkę laguje gierka, przynajmniej tak mi się wydaje, że takie wiadomości gdzieś tam pisaliście. Mi się wydaje, że to nie jest do końca tak, że gra laguje. O, jeszcze tym zagramy, slowa dostanie. Okej. Jestem Zosia, prawie pokonaliśmy. A, bo ja się nie odradzam teraz. W ten sposób to działa, okej. To w sumie szkoda, mogłem się trochę cofnąć, bo ja widziałem, że ona będzie chciała skakać. W każdym razie, słuchajcie, ja nie wiem, czy gierka laguje, czy to nie jest tak, bo ja nagrywam z telefonu, że mam ten program, którym nagrywam na telefonie, ma ograniczenie do nagrywania w 30 klatkach. Ja wam rzucam potem film w 60 klatkach, więc możliwe, że wy widzicie tak jakby klatkowało, ale spokojnie, bo na przestrzeni dosłownie kilku dni, okej, tylko ta Piper została, oj, to będę musiał się bardziej postarać, chociaż ona może z nimi wygrać, tak w sumie, oj. Tutaj ciśnie ten, to jest Edgar chyba, nie? Nie wiem, widziałem, że ludzie nie lubią Edgara. Tak coś mi się ostatnio gdzieś tam obiło, no niestety już po tej Piper. Szkoda, dobra, muszę być bardziej czujnym, bo wywaliłem się tak głupio, strasznie głupio. No ale spoko, jeszcze nic nie jest przesądzone. Tak jak mówię, musicie chwilkę dosłownie poczekać, ja postaram się kupić sobie też kartę nagrywającą, taką, żeby móc podpinać telefon do komputera i wtedy powinno wszystko śmigać dużo lepiej. Dodatkowo też planuję sobie kupić specjalne urządzenie właśnie do nagrywania z telefonu. Jeżeli macie w sensie nie specjalne urządzenie do nagrywania z telefonu, to też, ale bardziej chodzi mi o... Okej, aha, bo nasz Leon już padł. Aha, ja też padłem. Kurczę, ta burza piaskowa, no muszę ogarniać.
strasznie mi głupio, jak gram takie mecze, powiem wam, naprawdę strasznie mi głupio, bo oni nawet nie są jacyś mega OP, nie? Tylko ja, wiecie, najpierw nie wiedziałem, o co chodzi w tym trybie, nawet nie zdążyłem przeczytać. Ta Piper, wiecie, cała spocona tam na pewno, no nie ma co się dziwić, no bo kieruje, a przynajmniej próbuje, nie? Bo jednak sama na trzech to nie da rady, a w tym momencie realnie patrząc, to ona jest sama na trzech. Czy ja zadałem 9000 obrażeń? Ale wstyd. Ale wstyd. O dobra, jakiś widz chce do mnie dołączyć. Dobra, zaakceptujmy. A co mi tam? Co mi tam? Zaakceptujemy. No i czy ja mogę zagrać tą graj pyk? A, nie mogę. On chyba nie może. O, możemy zagrać. A nie, on ma zero tiketów. A może ze mną zagrać, jak ma zero tiketów? A może zagrać za moje tikety, tak? To fajne w sumie. Dobra, zagrajmy pan MP. Zbieranie klejnotów. Dobra, to dużo gram, to w miarę ogarniam. W miarę ogarniam, bo no, w zbieranie klejnotów dużo gram. Ja bym sobie poko chyba zagrał, wiecie? Chyba bym sobie poko zagrał, pewnie, że tak. Dlaczego nie? Ej, fajny ten tryb, kurczę. To wybieranie postaci podoba mi się. Mortis? Okej, Mortis też jest fajny. Ku 10, 11 level. Same koksy w to grają. Muszę chyba podbić poziom, żeby tutaj w ogóle mieć jakikolwiek podjazd. W każdym razie, bo nie dokończyłem wątku. Jeżeli macie jakiś telefon, na którym Brawl Stars mega spoko śmiga, a najlepiej jeżeli macie tablet jakiś, który jesteście w stanie mi polecić, to wielkie dzięki za polecenie, bo bardzo chętnie bym sobie jakiś tablecik właśnie kupił stricte pod granie, nie? I pod nagrywanie z niego. Także dajcie koniecznie znać, jeżeli macie coś godnego polecenia. Dobra, Poco jest w miarę spoko postacią, bo przede wszystkim ma duży zasięg, więc jest taki nob friendly, nie? Co się... Okej, dobra, ładnie poleciał, ale ja nie mam ulta. Dobra, Penny tutaj jest bardzo niebezpieczna, musimy uważać. Dobra, po prostu się schowam tu. Okej, przecież tu mogę padać, bo to są zbiory klejnotów, to też nie wiem dlaczego, mam taki mindset, że nie mogę padać. Wyhilujmy tego typa i lecimy dalej. Okej, dobra, widzę, tam próbuję, szkoda, że na teraz ulta nie zachowałem, teraz by się mega przydał mój ulcik. Okej, przegrajmy tak. Trzy ataki. Ojejku, ja strasznie mocno obrywam, nie? Trzy moje hity kontra trzy hity przeciwnika. To jest moja przegrana, przeciwnik żyje dalej. Dobra. Dawaj do mnie. Jeszcze nie healuję, bo chyba nie ma po co. Bo dajemy radę póki co. Ała. Dobra, muszę wyjść z ognia. Nie, no to jest dużo... Dużo lepszy poziom. Niż taki, wiecie. No muszę wyjść w ogóle z tego ognia. Okej, ładnie. Ładnie ten Mortis gra, ale... Chyba tu nie damy rady. Niepotrzebnie podlazłem, nie? Okej, czekajcie. Aha, mnie coś chyba przez przypadek mnie w ogóle ktoś pokonał w tym momencie. Bez kitu, nie? Dobra, no trochę troluję, no nie będę ukrywał. No jest jak jest. Healuję. No niestety, kurczę, ciężko mi naprawdę, słuchajcie. Ciężko mi tu ogarnąć temat. Myślę, że powinienem bardzo mocno poćwiczyć do grania takich meczy. Okej, ten Mortis ładnie gra. Możemy rushować, słuchajcie. Dawaj, ja healuję. Za późno skillowałem. Znaczy nie wiem, czy za późno skillowałem. No, dawaj tu. Okej. Dobra, wygrywamy. Nie wiem, na farcie jakimś totalnym. Oni zaraz tu podejdą. Oj, muszę się odsunąć, bo wiecie, przez to, że Penny mnie trafia, to ten też strasznie obrywa Mortis. Okej, ale wygraliśmy. To jest niemożliwe, nie? To jest niemożliwe czasami, jak można w taki głupi sposób wygrać, nie? Cały czas przegrywaliśmy, a teraz się udało wygrać. No i spoko, no wiecie, no. Raz na wozie, raz pod wozem, ale ważne, że wygraliśmy. Dobra, ale też fajny mecz się trafił, w sensie fajny tryb się trafił, bo zbieranie klejnotów, ja bardzo lubię ten zbiór klejnotów. Zobaczmy, co się teraz wylosuje. Batalia, w ogóle nie wiem, co to jest batalia, może też powinienem najpierw poczytać na przykład o tych trybach. Okej, knockout. Dobra, no to jest ten tryb, który już raz graliśmy. Nasz wybór na postać. Jaka postać byłaby tu spoko? To jest dobre pytanie. Może Leona bym wziął? Może Leon byłby okej? Czekajcie, tylko Leon jest gdzieś daleko, nie? No dobra. Weźmy pana P. Aha. Myślałem, że wybierze mi automatycznie.
jakąś postać, jeżeli nie wybiorę, ale to akurat chyba ktoś inny zmisował, tak mi się wydaje. Ale myślałem, że wiecie, że wybierze mi jakąś postać losowo. Dobra, kim ja bym chciał zagrać? Raczej ktoś, kto ma jakikolwiek atak na dystans, nie? Mógłbym wziąć Piper, ale powiem wam, dobra, gramy pod trolling, nie? Biorę Piper. Nawet nie mam, widzicie, oni tam na dole mają jakieś gadżety i tak dalej, ja w ogóle nic z tego nie mam. W ogóle nic z tego nie mam. Ty, inny tryb się wybrał, przecież my w piłkę chyba gramy, nie? A, to niezła Piper na piłkę. Dobra, może jakoś będzie, co? Może Piper w piłkę też może grać, nie? Pewnie lepiej było Mortisem jakimś grać albo coś, ale no... No dobra, no już... Ty... Oni na awku stoją, o co tu chodzi? Mają lagi chyba. No dobra, no to musimy to skończyć po prostu, bo... To nie ma sensu. Tak naprawdę. Dobra, no ja po prostu lecę do przodu i tyle. Lecę do przodu i tyle, nie? Ona i tak długo nie wybroni. To szkoda mi zawsze takich meczy, nie? No trochę jest nie fair. No wiecie, jakbyście byli w tamtej przeciwnej drużynie, no to wiecie, to jest fajnie jak... Okej, myślałem, że już wrócili do gry. Ale chyba jednak nie. Wiecie, mówię, to jest fajne jak jesteście w drużynie, która... O, w ogóle tam z tyłu kręci się ta świnia. I jak jesteście w drużynie, która nie ma awków, ale jak jesteście w drużynie, która ma awków, no to to jest takie sobie, nie? Tak mi się wydaje. Dobra. Starczy mi tych gierek, słuchajcie. Jak to w ogóle teraz wygląda? A, tutaj coś uzupełniamy, tak? 20 więcej wygranych klubu dla Mega Dropa. Aha, i mam jakieś 2 na 5 i im więcej pewnie zdobędziemy, tym lepsza nagroda, nie? Wydaje mi się, że ta mega świnia już kiedyś była, na pewno kiedyś była, bo kojarzę filmy na YouTubie z nią, więc... więc myślę, że to już kiedyś było. Zobaczę sobie jakieś openingi może na YouTubie, zobaczę co z tego może wypaść. A tymczasem słuchajcie, jeśli chodzi o... o ten odcinek, to ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Koniecznie dajcie znać, czy chcecie, abym kupił ten skin do Spike'a. Moim zdaniem, no mega mi się podoba. Chętnie bym nim pograł. No i sorry, że dzisiaj mega strollowałem, ale wiecie jak jest. No cóż. Ostatecznie i tak udało się wygrać więcej meczy niż przegrać, więc jestem zadowolony. Jeżeli macie do polecenia jakiś tablet bądź telefon, piszcie również w komentarzu. Miłego dnia wam życzę. To tyle. Do następnego. Cześć!